Subskrybuj kanał Epic Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Epic Go i wydawnictwo Booksforia zapraszają do wysłuchania książki Juno Dawson zatytułowanej Targ mięsny. Przełożyła Ewa Kleszcz. Czyta Aleksandra Domańska. Okej, okay, nagrywam. O czym mam mówić? Cóż, może zacznijmy od tego, dlaczego chcesz nakręcić ten dokument? Bo chyba wreszcie trzeba to zrobić. Ale dlaczego teraz? Sama nie wiem. Ludzie mają mnóstwo opinii na temat tego, kim jestem i co się wydarzyło. Najwyższa pora, żebym przedstawiła swoją wersję tej historii. Świetnie. Boże, od czego mam zacząć? Po prostu od początku. Hmm. Spokojnie, bez pośpiechu. Urodziłam się. W... Okej, okay, może nie od samego początku. Czuję się głupio. Świetnie ci idzie, naprawdę. Mów dalej. Chyba. chyba wszystko zaczęło się tamtego dnia w parku rozrywki. A więc zacznij od tego. Łowca. Dlaczego mężczyźni to takie świnie? Jestem całkiem pewna, że ktoś nas śledzi. Znowu zerkam przez ramię i rzeczywiście ten koleś wciąż za nami idzie. Co za zbok. Zauważyłam go po raz pierwszy, gdy wyszłyśmy z kibla i ruszyłyśmy w stronę roller Stealth. Skrada się za nami od tamtej pory. Ohyda! Oh, Przecież widać, że to szkolna wycieczka. Co jest z tobą nie tak? Śmierdzący drań, serio. Telefon wibruje mi w tylnej kieszeni spodni. To fert. Pisze, że zamiast na stealtha poszli do Swarma. Stoją w kolejce do Swarma, informuje Lorel. Reszta grupy poszła przodem, podczas gdy my byłyśmy w łazience. Przysięgam, że Lorel ma pęcherz moczowy wielkości ziarnka grochu. Okej, okay. kiwa głową. Skręcamy przy kolejce wodnej tidal wave, omijając ją szerokim łukiem, żeby nas nie ochlapało, a Lorel dalej trajkocze. Znowu oglądam się za siebie, udając, że odrzucam włosy do tyłu. Ja pierdolę. Zbok skręcił za nami. Okej. Okay. Zaczynam się trochę niepokoić. Próbuję się skupić na tym, co mówi Lorel. W sensie, dlaczego ona zawsze musi się tak afiszować? Łapie, że zaczęła się spotykać z Harrisonem, ale czy musi ciągle dotykać jego włosów i ocierać się o niego, jak suka z cieczką? Czy ona nie ma ani odrobiny godności? Raz jeszcze zerkam przez ramię. On wciąż nas śledzi. Cholera. Na pierwszy rzut oka to gość koło trzydziestki. Nie na tyle stary, żeby mógł być moim ojcem, ale dużo mu nie brakuje. Skręcamy w alejkę prowadzącą do sworma, zaprojektowaną tak, żeby wyglądała jak po inwazji kosmitów. Słyszę syreny policyjne, widzę przewróconą karetkę i zwęgloną budkę telefoniczną. Całkiem to fajne, ale. Jana, czy ty mnie słuch... Okej, okay. przerywam jej, przyciskając się do jej boku. Nie ogląda się za siebie, ale myślę, że ktoś nas śledzi. Oczywiście od razu się odwraca. Co takiego? Laurel! przenosi wzrok z powrotem na mnie. O kim to mówisz? O tym hipsterze? Tak! Syczę. Przysięgam, idzie za nami od kiedy wyszłyśmy z kibla. Serio? Fuj, co za oblech! Tym razem to Lorel udaje, że odgarnia długie do pasa włosy i zerka ukradkiem za siebie. O mój Boże, Jana, on idzie w naszą stronę! Co? Cześć, przepraszam, woła za nami mężczyzna. Co do licha. Nie zatrzymuj się, mówię półgębkiem. Czasami robotnicy wykrzykują do nas z rusztowań rozmaite gówniane komentarze, ale jeszcze nikt tak bezczelnie za nami nie szedł. Trochę to straszne. A mogłoby się wydawać, że będziemy bezpieczne w pieprzonym parku rozrywki, co nie? Przepraszam, że zawracam wam głowę. Mogę z wami chwilę porozmawiać? Przekonajmy się, czego on chce. Może coś po drodze upuściłaś? Lorel, nie. Za późno. Mężczyzna podchodzi do nas z maszystym krokiem. Orety, ale jesteś szybka. Próbowałem cię dogonić. Zwraca się bezpośrednio do mnie. Cześć. Nazywam się Tom Karni i pracuję. Rollercoaster przejeżdża tuż nad naszymi głowami i jego słowa toną we wrzaskach ludzi jadących kolejką. Podmuch powietrza nawiewa mi włosy na twarz. Co takiego? Krzyczę. Pytałem, ile masz lat. Lorel się krzywi. Jest dla ciebie zdecydowanie za młoda oblechu. Mężczyzna śmieje się i grzebie w swoim plecaku. Wyciąga wizytówkę i podsuwa mi ją pod nos. Prestige Models, Tom Karni, dyrektor scoutingu. Mrugam zdezorientowana. Jego usta poruszają się, ale kolejka znowu przemyka w pobliżu i nie słyszę co mówi. Przepraszam, co takiego? Pytałem, czy pracowałaś kiedykolwiek jako modelka, powtarza. Nie wygląda na pedofila, chociaż podejrzewam, że tylko ci najbardziej nieudolni dają po sobie poznać, że są zboczeńcami. Tak naprawdę przypomina homoseksualnego hipstera z Shoreditch. Czapka typu Bini, okulary w plastikowych oprawkach, koszula w kratę i ruda broda. Założę się, że ma składany rower. Serio? Wtrąca Lorel z niedowierzaniem. Jana? Ignoruję jej komentarz, a w każdym razie staram się. Nie, mam rocze. Nienawidzę brzmienia mojego głosu, gdy się denerwuje. Staje się zbyt głęboki, jak u wielkiego faceta. Normalnie hucze niczym Hagrid. Czy kontaktowała się z tobą wcześniej jakaś agencja? Nie, zaprzeczam znowu tym męskim głosem. Czy on sobie żartuje? Agencja modelek? Chwileczkę, czy on przypadkiem nie szuka aktorek do filmów porno? Bo dosłownie nikt nie chciałby zobaczyć mojego płaskiego tyłka w pornolu. Wow. To mnie naprawdę dziwi, przyznaje Tom Carney. Ile masz lat? 16 odpowiadam. Jest upalny czerwcowy dzień. Taki w sam raz na krem z wysokim filtrem. Uda lepiej mi się od potów w dżinsowych obciętych krótkich spodenkach. Do tego mam na sobie t-shirt z Nirwaną oraz brudne konwersy, które już dawno przestały być białe. Właśnie zdaliśmy egzaminy i w nagrodę władze szkoły zabrały nas na wycieczkę do Torp Park. W powietrzu unosi się gęsty zapach balsamu do opalania Hawaiian Tropic. Waty cukrowej oraz hot dogów z musztardą i kieczupem? Nie mów mu tego, syczy Lorel, ciągnąc mnie za rękę. On może być pedofilem. Powinnyśmy poszukać nauczycielki. Macie absolutną rację, że zachowujecie czujność. Po mieście kręci się sporo fałszywych chłopców talentów, ale przysięgam, że ja się pod nikogo nie podszywam. Prestige to jedna z najlepszych agencji modelingu w Londynie. Możesz zadzwonić do naszego biura albo zajrzeć na stronę internetową. Jak się nazywasz? Nie mam bladego pojęcia o modzie, ale nawet ja słyszałam o tej agencji, bo reprezentuje Clare Kiss. Kochamy Clare Kiss. To ziomalka z naszej dzielni. Nazywam się Jana. Jana Nowak. Bardzo ładnie. Skąd jesteś? Moje nazwisko zawsze prowokuje to pytanie. Z Battersea, ale moi rodzice są Serbami. Fantastycznie. Wiesz może ile masz wzrostu? Za dużo do cholery. Nie wiem, mówię, wzruszając ramionami. Chyba z metr osiemdziesiąt? Taką mam nadzieję. Nie chciałabym być jeszcze wyższa. Zawsze się garbia, tak na wszelki wypadek. Kolejny rozwrzeszczany rollercoaster przelatuje nam nad głowami. Słuchaj, zwraca się do mnie Tom. Weź moją wizytówkę. Na odwrocie jest numer telefonu. Nie naciskam, ale jeśli chcesz, porozmawiaj z rodzicami i umówimy się na oficjalne spotkanie w biurze. Lorel staje między nami. Mówisz serio, koleś? Absolutnie, to moja praca. Tom uśmiecha się, odsłaniając zęby przypominające małe domki z gry w Monopol. Zbyt kwadratowe, żeby mogły być prawdziwe. Nieźle, co? Jeżdżę sobie na festiwale, odwiedzam parki rozrywki i wszelkie inne miejsca, gdzie kręci się dużo nastolatków i wyszukuję nowe twarze. Fajna robota. Lorel robi wielkie oczy. A co ze mną? Myślisz, że ja mogłabym być modelką? Och, Lorel, skarbie, nie, co za obciach. Ale Tom udaje, że rozważa jej pytanie i cofa się o krok, by się jej przyjrzeć. Lorel jest znacznie ładniejsza ode mnie. Ma malutki nosek, a usta tak pełne, jak po reakcji alergicznej. Chłopaki spuszczają się na sam ich widok. Jak się nazywasz? Lorel Ross. Cóż, Lorel, zdecydowanie bardzo ładna z ciebie dziewczyna, ale ile ty masz wzrostu? Metr sześćdziesiąt pięć. Głos się jej łamie. Ale w szpilkach jestem wyższa. Tom uśmiecha się współczująco. Szczerze mówiąc, nie bierzemy pod uwagę osób poniżej metra siedemdziesiąt Kate Moss ma metr siedemdziesiąt. Kate Moss to Kate Moss. Ach, no tak. Ale naprawdę chcielibyśmy, żebyś do nas zadzwoniła, Jano. Dodaje Tom, przenosząc uwagę z powrotem na mnie. Serio. Laurel opada szczęka i zaczyna gorączkowo pisać do kogoś smsa. Ja patrzę na toma i kręcę głową z niedowierzaniem. Ja? Jesteś pewien? On znowu się uśmiecha. Jano, szczerze mówiąc, jestem zdumiony, że nikt nigdy wcześniej nie próbował cię zwerbować. Poproś rodziców, żeby się ze mną skontaktowali, w porządku? Życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie o kremie z filtrem. Żegna się i po chwili zostaje wessany przez tłum hiszpańskich turystów, a ja zastanawiam się, czy nie miałam przypadkiem halucynacji. Ach, to wiejskie powietrze! O mój Boże, Jano, potrafisz w to uwierzyć? Skoro Lorel też jest w szoku, to chyba naprawdę musiało się wydarzyć. Przeskakuję z nogi na nogę, jakby znowu chciało jej się Siusiu. Szybko, musimy znaleźć Saba i resztę. Wzruszam ramionami, patrzę na lśniącą wizytówkę i przesuwam kciukiem po tłoczonych literach. Wydaje się kosztowna, a ja czuję się jak ten drań Charlie ze złotym talonem do fabryki czekolady. To było to. Ten wielki moment. Dlaczego był taki wielki? Bo. bo wtedy wszystko się zmieniło. Na lepsze czy na gorsze? Jana? Na lepsze. Początkowo. Prestiż. W mojej rodzinie wszyscy jesteśmy wysocy. Tata, mama, Milos. Zawsze było wiadomo, że ja też wyrosnę na wysoką dziewczynę. Muszę się przez to garbić, gdy stoję przed lustrem, bo mam sypialnię na poddaszu z głupim skośnym sufitem. Mogę stanąć prosto tylko na samym środku pokoju, przysięgam. Zastanawiam się, czy nie oszalałam. Naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, aby ktokolwiek chciał, żebym prezentowała na sobie cokolwiek. Owszem, jestem piekielnie wysoka i rozumiem, że modelki zazwyczaj są wysokie, ale poza tym wyglądam jak wielki tyczkowaty dziwoląg. W szkole udaję, że nie słyszę, gdy ludzie nazywają mnie olbrzymką, panią Hulk, Madame Maxim, transwestytą, Goliatem, larczem, tyczką, olive oil, Queen Kong, Slendermanem. To ostatnie nawet mnie rozbawiło. Słyszałam już wszystko. A kiedy nie chodzi o mój wzrost, to o moją wagę. Och, ona musi być anorektyczką. Patrzcie, jakie ma chude nogi, są jak gałązki. Wtedy odstawiam szopkę i zajadam się frytkami z serem. Może w takim razie ma bulimię? Włożyłam swoje jedyne bikini, fioletowe w granatowe kropeczki. Miałam je na sobie tylko raz, dwa lata temu, na Mikonos, ale czułam się zbyt obnażona, więc potem przez cały tydzień nie zdejmowałam z siebie t-shirtu i wróciłam z wakacji tak samo gotycko blada, jak pojechałam. Dziś będę musiała się rozebrać przed obcymi ludźmi. Zostałam o tym uprzedzona. To chyba zrozumiałe, że chcą zobaczyć moje ciało. Ale ono jest przecież takie dziwne. To nie seksowne ciało Kardashian. Nie mam cycków ani tyłeczka. Wyglądam jak kanciasty worek kości. Nie można mnie nawet nazwać ładną z tym moim orlim nosem dziedziczonym potacie. Chłopcom w szkole podoba się Emily Potter, miseczka D, albo Tiana Blake, DD, ale nie ja. Co mi nie przeszkadza, bo i tak mam Ferdiego, a póki on mnie lubi, reszta mnie nie obchodzi. Ech. Co do licha, powinnam się ubrać na wizytę w agencji modelek. Nie mam żadnych ładnych ubrań, bo ładne ubrania na mnie nie pasują. Muszę kupować w sekcji dla wysokich. W przeciwnym razie rękawy kończą mi się w okolicach łokci. Ostatecznie decyduję się na obcisłe jeansy i t-shirt w czarno-białe paski, bo Lorel mówi, że wygląda w nim jak francuska. A to chyba dość modne. Wciskam stopy w poszarzałe trampki. Schodzę na dół na śniadanie, chociaż żołądek skurczył mi się z nerwów do rozmiarów rodzynki. Tak samo było w trakcie egzaminów. Przebrnęłam przez nie wyłącznie dzięki lekom przeciwbiegunkowym i sile woli. Patrzcie, modelka przyszła! woła Milos. Mała sarkastyczna pizda. Trzepie go ręką po głowie: zamknij się! Mamo, widziałaś? Ona mnie zaatakowała. Zasłużyłeś sobie! kwituje mama podając mi bajgle na talerzu. Zjedz to, proszę. Pewnie doznałem urazu mózgu, ale co tam? Milos wkłada swój talerz do zmywarki i idzie się przyszykować do szkoły. On zaczyna wakacje dopiero za dwa tygodnie. A to pech, dupku. Smaruje bajgla nutellą i dochodzę do wniosku, że chyba jednak jestem głodna, bo burczy mi w brzuchu. Chcesz herbaty, kawy, soku? Mama nigdy nie potrafi spokojnie usiedzieć w jednym miejscu i rzuca się po kuchni jak ćma nafaszerowana kokainą. Zastanawiam się, czy przypadkiem to nie dlatego wszyscy jesteśmy tacy chudzi. Żadne z nas nie umie się zrelaksować. Poproszę soku. Jest jeszcze jabłkowy? Milos właśnie wypił resztę. Został tylko pomarańczowy. Mamo, jabłkowy miał być mój. Milos wypija mi go na złość. On go nawet nie lubi. Mama z rezygnacją wyrzuca ręce w górę. Następnym razem kupię więcej. Gdzie jest tata? Kuchenne drzwi, wychodzące na ogród, są otwarte i zastanawiam się, czy tata je śniadanie na zewnątrz. Zapowiada się kolejny ładny dzień. Mówią, że to najgorętszy czerwiec w historii. Już wyszedł. O, myślałam, że pojedzie z nami. Nie, ma dziś ranną zmianę. Tata jest motorniczym pociągów na linii metra Bakerloo. Do Licha. On przynajmniej stoi po mojej stronie. I tak jak się spodziewałam, mama przypuszcza atak. Jana, jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Przewracam oczami i biorę duży łyk soku pomarańczowego. Dla, to ten z pulpą. Och, dla, dlaczego ty zawsze... Jano, Katarino. Ups, kurzyłam ją. Wzdycham. Tata się zgodził. Jego zdanie nie ma tu znaczenia. Co ty o tym myślisz? Myślę. Ostrożnie dobieram słowa, bo mama ma świetną pamięć i wszystko, co teraz powiem, zostanie w przyszłości wykorzystane przeciwko mnie. Że warto pójść i zobaczyć, co mają nam do powiedzenia, nie sądzisz? Mama zaciska usta i krzywi się, jakby wsadziła sobie do buzi całą cytrynę. To jej nieszczęśliwa mina. Mamo? Myślę, że jeśli chcesz być modelką, możesz nią zostać za dwa lata po egzaminach końcowych. Ona nie rozumie. Zazwyczaj w takich sytuacjach gryza się w język, ale nie tym razem. To nie jest żadna fanaberia, jak wtedy, gdy jako dwunastolatka pod wpływem dziwnego kaprysu chciałam zostać skrzypaczką. Ale w pewnym sensie mama ma rację. To nie jest też żadne moje marzenie z dzieciństwa, ani nic. Wtedy chciałam zostać stewardessą albo dinozaurem. Ale skoro taka okazja spadła mi z nieba, nie mogę jej zignorować. Mamo, a co jeśli to jest to? Co jeśli każdy dostaje tylko jedną szansę, żeby zrobić coś niesamowitego, a ja ją odrzucę i przepadnie na zawsze? Co jeśli to jest coś, co mogę zrobić tylko teraz? Co jeśli za dwa lata już nie będą mnie chcieli? Co jeśli całe życie będę zadawała sobie pytanie co by było, gdyby? Nie chcę umrzeć z takim ciężarem wiszącym mi nad głową. To jedyny sposób, żeby się przekonać. Mama się uśmiecha. Wiesz, na czym polega twój problem? Delikatnie ściska w palcach mój podbródek. Jesteś zdecydowanie za bystra. Śmieje się, a ona wraca do pakowania zmywarki. Twój dziadek zawsze mówił to samo o mnie. Mama rzadko wspomina o swoich rodzicach. Milos i ja wiemy, że nie należy pytać o czasy wojny. Wpycham sobie do ust resztę bajgla. Może się okaże, że jednak mnie nie zechcą, mówię. Może tom karni był pod wpływem udaru słonecznego, gdy ze mną rozmawiał. Miał przecież na głowie grubą czapkę mimo 25-stopniowego upału. Ze stacji kolejowej Clapham Junction łatwo się dostać na Oxford Street. Kończę śniadanie, myję zęby, robię nerwową kupkę i razem z mamą przechodzimy przez osiedle Winston Lee, żeby dotrzeć do dworca. Mama mówi, że gdy z tatą przybyli do Wielkiej Brytanii, było tu bardzo niebezpiecznie. Nie było tygodnia, żeby ktoś nie został dźgnięty nożem albo żeby nie doszło do strzelaniny. Teraz to całkiem przyjemne miejsce do mieszkania. Wprawdzie bloki są paskudne, ale za to mamy trawniki z huśtawkami i zjeżdżalniami i alejki wysadzane drzewami, a z karaibskiej knajpki zawsze płynie zapach szarpanego kurczaka. Czego tu nie lubić? Łapiemy kolejkę naziemną do Vauxhall, a tam przesiadamy się na linię metra Victoria. Jestem tak zdenerwowana, że nawet nie bawię się telefonem, tylko wyglądam przez okno, podczas gdy mama czyta metro. Nie lubi, gdy sama jeżdżę do centrum, nawet jeśli robię to w towarzystwie Lorel, Saba, Ferdiego albo Robina. Zamartwia się terroryzmem i morderstwami, ale ja i tak potrafię trafić do największego topshopu na autopilocie. Chociaż minęło już tyle lat... Mama nadal nie odnalazła się w Londynie. Mawia, że to miasto ją stresuje i wciąż czasami przebąkuje o powrocie do domu. Ale ja nie znam żadnego innego domu poza tym. Mama przeprowadziła wiele rozmów telefonicznych z Tomem, a on udzielił nam skrupulatnych wskazówek, żebyśmy trafiły do agencji, chociaż mogłam po prostu wpisać adres w Google Maps. Trzeba ją było długo namawiać, żeby w ogóle pozwoliła mi pójść na to spotkanie. Chyba myślała, że będą próbowali mnie sprzedać do burdelu czy coś. Dopiero zdanie Pani Nowak, reprezentujemy Clare Keys przekonało ją, że to legalna firma, bo nawet moja mama słyszała o Clare Keys. Nie mogła nie słyszeć, bo to dziewczyna z naszego osiedla. A przynajmniej mieszkała tu bardzo dawno temu. Wysiadamy na stacji Oxford Circus, ignorując przerażającego, bezzębnego kolesia, który mówi mi, że jestem śliczniutka. Ach, ten Londyn. Tutaj nigdy nie można się nudzić. Biuro agencji Prestige znajduje się niedaleko stacji metra przy Poland Street. Trafiamy tam z łatwością. Do godzin szczytu jeszcze daleko, ale tłumy Londyńczyków płyną chodnikiem, niemal nie podnosząc wzroku znad telefonów. Widzę, że mama też się stresuje. Wygląda jakby szła na wesele. Założyła letnią kwiecistą sukienkę, którą kupiła dwa lata temu z okazji dwudziestej rocznicy ślubu. Zrobiła sobie nawet makijaż, a ona nigdy się nie maluje. Chyba uchodźcy wojenni z Serbii pracujący w domu opieki nie odnajdują się naturalnie w świecie ludzi mody. Zresztą nie sądzę, abym ja do niego pasowała. Mam nadzieję, że nie będą mnie przepytywać z wiedzy na temat ciuchów, projektantów i tak dalej. Oblałabym taki test. Okej, okay, to chyba tu. Mówi mama, stwierdzając oczywisty fakt... Bo patrzymy na napis Prestige Model Management wyryty na szklanej tabliczce nad drzwiami. Miejsce wygląda na zwykłe biuro. Chyba spodziewałam się czegoś bardziej zwariowanego. Mamo, jest mi trochę niedobrze. W życiu nie myślałam o tym, że chciałabym zostać modelką. Przenigdy. Ale wydaje się, że to coś, czego powinnam pragnąć. Która dziewczyna nie chciałaby być modelką? Ostatecznie sama nazwa tego zawodu wskazuje, że jesteś modelowym człowiekiem, że właśnie tak powinna wyglądać istota ludzka. Poradzisz sobie. To oni cię tu zaprosili, pamiętasz? To oni są zainteresowani tobą. Słuszna uwaga. Miejmy to już z głowy. Dlaczego tak bardzo się stresuję? Mam nadzieję, że nie zrobiły mi się plamy potu pod pachami. Czuję się zażenowana, jakby samo moje przyjście tutaj mówiło Cześć, nazywam się Jana i zdecydowanie uważam się za wystarczająco ładną, by być modelką. Podczas gdy w rzeczywistości mam pełną świadomość, że jestem trochę brzydulą. To Ferdi w autokarze, w drodze powrotnej z Torb Park pomógł mi podjąć decyzję, gdy opowiedziałam mu o tym, co się stało. Z góry wykluczyłam możliwość zostania modelką, argumentując, że to absurdalne, ale wtedy on powiedział... Modelki nie mają być ładne, one mają być zniewalające, a ty taka jesteś. Kocham tego chłopaka. To wszystko dało mi do myślenia. Ze szczytu bloku, w którym mieszka Ferdi, widać elegancką część miasta po drugiej stronie tamizy: Fulham i Chelsea. Luksusowe, przeszklone apartamenty z balkonami i ogrodami na dachach. Czy muszę wam mówić, kto pewnie w nich mieszka? Pieprzone modelki, oto kto. Bogate i sławne. Każdy chce być bogaty i sławny, prawda? Mama przekracza próg jako pierwsza, a ja wchodzę za nią. Wstrzymuję oddech. Wnętrze jest jasne, bardzo jasne. Białe niczym z reklamy pasty do zębów. Zupełnie jakbym wkroczyła do innego wymiaru. Czas zatrzymuje się na moment, a potem A potem znowu zaczyna płynąć, bo to tylko zwykłe biuro. Mógłby się tu mieścić gabinet dentystyczny albo klinika weterynaryjna, szczerze mówiąc. Tuż przy wejściu znajduje się mała recepcja, a kobieta siedząca za biurkiem, musi być modelką na emeryturze, bo w 87% składa się z samych kości policzkowych. Swoją drogą, agencja modelek nie zatrudniłaby chyba szkaradę do przyjmowania gości. Witajcie, zwraca się do nas kobieta z ciepłym uśmiechem. Dzień dobry, odpowiada mama, a ja cieszę się, że nie muszę się odzywać. Tak się boję, że chyba zaraz narobię w majce. Mama posługuje się swoim najlepszym brytyjskim akcentem, którego używa tylko przez telefon albo na wywiadówkach w szkole. Jesteśmy umówione. To jest Jana Nowak. Recepcjonistka najwyraźniej rozpoznaje moje nazwisko. Ach, tak, oczywiście, do Toma. Pozwoli pani, że sprawdzę, czy już może was przyjąć. Wydaje mi się, że jeszcze jest na spotkaniu. Chwileczkę sięga posłuchawkę i wybiera numer. Spodziewają się mnie. To żaden chory żart. Nie przyśniło mi się to spotkanie w Thorpe Park. Siarczany zawarte w wiśniowym i nie uderzyły mi do głowy. Tom za chwileczkę zejdzie, proszę usiąść. Bardzo to wszystko wytworne. Siadamy na małej dwuosobowej kanapie w kolorze miętowej zieleni, a ja zerkam w stronę sali, znajdującej się tuż za recepcją. Wokół dwóch ogromnych białych stołów przypominających wyspy aż huczy. Telefony dzwonią nieprzerwanie, a pracownicy trajkoczą po francusku i angielsku. Przed nami na stoliku kawowym leżą sterty kolorowych magazynów: Vogue, Elle, Tatler, Harper's. Na płaskim telewizorze na ścianie wyświetlają się najnowsze sesje zdjęciowe zatrudnionych w agencji modelek. Nie znam większości z nich, ale od czasu do czasu którąś rozpoznaję. Och, to ona. Generalnie są do siebie podobne. Złote blond włosy, złota opalenizna, złote nogi, złote złoto. Żadna z nich ani odrobina nie przypomina mnie. Nagle ni stąd, ni zowąd przychodzi mi do głowy wspomnienie z dzieciństwa. Miałam wtedy sześć lat i przygotowywaliśmy przedstawienie dla rodziców. Pani Skipsy, nasza nauczycielka, kazała nam zaśpiewać English Country Garden i wszyscy byli kwiatami, ćmami i jeżami. Wszyscy poza mną. Podczas gdy Lorel została żonkilem, a Saba motylem, ja musiałam być chwastem. Założyłam zielone rajstopy oraz stary sweter taty w odcieniu bagiennego brązu i pomalowałam twarz zielenią w kolorze mchu. Byłam pieprzonym chwastem. Na ekranie telewizora pojawia się Clara Keys. W tym miesiącu na okładce australijskiego woga. Wygląda jak czarna lalka Barbie. Ma niemożliwie wielkie disneyowskie oczy, pełne usta i nieskazitelną skórę. Jej historia faktycznie przypomina bajkę i pomogła jej w karierze w równym stopniu co twarz i nogi. Miała tragiczne dzieciństwo. Tułała się od jednej rodziny zastępczej do drugiej, aż nagle została zwerbowana przez agencję modelek w McDonaldzie przy dworcu Clapham Junction, gdy w spokoju rozkoszowała się lodami McFlary. Podobnie jak ja robiłam to tam z milion razy. Już po kilku tygodniach zadebiutowała podczas londyńskiego tygodnia mody i została okrzyknięta nową Naomi. Ale z Naomi łączy ją tylko kolor skóry. Tak naprawdę Klara jest Kopciuszkiem. W fotelu po drugiej stronie stolika kawowego siedzi dziewczyna. No, ona wygląda jak modelka. W ramionach chudych niczym wykałaczki ściska portfolio ze swoimi zdjęciami, a za zasłony prostych, piaskowych włosów widać jej podkrążone oczy. Jest wysoka, ale również bardzo drobna. Przypomina ptaszka, który właśnie wypadł z gniazda, ze szczytu bardzo wysokiego drzewa. Jest mniej więcej w moim wieku, ale chyba nie spała od miesiąca. Jeśli szukają takich dziewczyn, to ja nie mam najmniejszych szans. Jana, witaj! Tom za maszystym krokiem przemierza biuro z szeroko otwartymi ramionami. Wstaję, żeby się z nim przywitać, a on mnie obejmuje. Hmm, nic z tego. Lubię swoją przestrzeń osobistą i nie przepadam za przytulaniem się. Jak się masz? Dziękuję, że przyszłaś. Nie ma sprawy. Mam rocze. Dziwnie się czuję rozmawiając z dorosłą osobą, która nie jest nauczycielem. Zresztą rozmawianie z nauczycielami też jest dziwne. Staram się tego nie robić. To moja mama. Dzień dobry, pani Nowak. Miło mi, że wreszcie się spotykamy. Pójdziecie za mną? Wszyscy chcą cię poznać. Już chcę zapytać, ile osób będę musiała spotkać, ale wyszłabym na wariatkę. Miałam nadzieję, że będę rozmawiać tylko z nim. Każą mi paradować w bikini przed całym pokojem pełnym obcych? Nie chcę tego robić. Nigdy. Tędy. Zebraliśmy się w salce na górze. Ruszamy w stronę schodów, a ludzie pracujący w pomieszczeniu za recepcją ledwie odrywają wzrok od swoich zajęć. Blondynka z niebieskimi pasemkami wykrzykuje po francusku do telefonu milion słów na minutę. Ktoś we Francji musiał coś nieźle spieprzyć. Z kolei przy stole obok młoda kobieta wydziera się na absurdalnie pięknego kolesia z długimi, rudymi włosami. Na litość boską, Seymous! woła rwąc włosy z głowy. Próbuję zarobić dla ciebie pieniądze, mógłbyś się tam przynajmniej pojawić. Sheamus, jak sądzę, jest zbyt upalony, żeby się tam przejmować. Wygląda jakby wszystko mu wisiało. Tom prowadzi nas wąskimi schodami na pierwsze piętro, gdzie znajduje się kolejna otwarta przestrzeń biurowa oraz kilka zamykanych pomieszczeń. Jedno z nich wygląda jak sala konferencyjna z The Apprentice, ale mijamy ją i wchodzimy do mniej onieśmielającej salki z fotelami ustawionymi wokół stolika kawowego, na którym stoi miska ozdobnych zielonych jabłek. Założę się, że nikt ich nigdy nie je. Na kanapie czekają już dwie kobiety. Jedna to odlotowo wyglądająca azjatka z turkusową fryzurką w stylu pixi, a druga to kolejna emerytowana supermodelka. Obojczyki takie jej sterczą, że mogłaby nimi wydłubać komuś oko. Cześć, woła ta obcięta na krótko i wstaje, żeby nas powitać. Jestem Ro, dyrektorka działu nowych twarzy. Miło mi Cię poznać, Jano. Cześć. Witaj, Jano. Nazywam się Czeska DeBret i jestem dyrektorką działu kobiet. Szczerze mówiąc, wygląda jak dyrektorka działu wszystkich kobiet. To bogini o złotych lokach. Jest mniej więcej mojego wzrostu. Siadajcie. Napijecie się herbaty albo kawy? Ja kręcę głową, ale mama prosi o herbatę. Tom wygląda na korytarz, żeby posłać po napój starzystkę, po czym dołącza do nas. Jak się czujesz? Pyta czeska bardzo seksownym, chrapliwym głosem. Wygląda na stuprocentowo organiczną mieszankę Chelsea. Byłabym gotowa się o to założyć. Zmuszam dłonie, by leżały nieruchomo na moich kolanach i krzyżuję nogi, jak to robią dorosłe kobiety. Denerwuję się, przepraszam. Huczek brzmiącym głosem. Niepotrzebnie woła Ro. Nie masz się czym przejmować skarbie. Po prostu chciałyśmy cię lepiej poznać. Widziałyśmy już zdjęcia, które nam wysłałaś, więc nie będziemy cię osądzać, obiecuję. Zauważam, że portrety, które wysłałam, jeden en faz, drugi z profilu, leżą na stoliku kawowym. Starzystka wraca z bankiem wody i herbatą na tacy. Od kiedy Tom zobaczył cię w Torp Park, gada o tobie bez przerwy, dodaje czeska. To prawda. Wybacz, Jano, po prostu nie mogę uwierzyć, że nikt wcześniej nie próbował cię zrekrutować do żadnej agencji. Jesteś odkryciem dekady. Czuję, jak płoną mi policzki. To mnie onieśmielaj tej biednej dziewczyny, upomina go czeska i nalewa mi szklankę wody. Jano, moja droga, wtrącaro, jesteś naprawdę wyjątkowa. Wiesz o tym? Kurwa, co mam odpowiedzieć na coś takiego? okej, okay, dzięki. Czeska się uśmiecha. Niech zgadnę. W szkole ludzie nabijają się z twojego wyglądu, prawda? To krępujące, unikam spojrzenia mamy. Czasami nazywają mnie żyrafą i tak dalej. A nie jestem nawet dobra w netball. Wszyscy oczą. Widzisz te ścianę? Czeska wskazuje przez szybę na ścianę korytarza. Wiszą tam rzędy połyskujących fotografii. Każda z tych dziewcząt była nazywana dziwolągiem, albo tyczką, albo patyczakiem, a niemal wszystkie słyszały, że są żyrafami. Teraz zarabiają z nami tysiące funtów. Ja no. Masz unikalną urodę. Rozsiorbnięciem kończy swoje latę i kostki lodu grzechoczą w pustej szklance. Będę z tobą totalnie szczera. Być może twoja twarz nie nadaje się do bardzo komercyjnych kampanii kosmetyków, ale do edytoriali i na wybieg o, o mój Boże, nie ma granic tego, co mogłabyś osiągnąć. Naprawdę? Wszyscy troje zgodnie wołają tak. Nagle rozlega się pukanie do drzwi, które za moment otwierają się z hukiem i do salki wpada chmura farbowanych na narudoloków. Tom, Czeska i Ro natychmiast prostują się na swoich miejscach. Witajcie, 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 nie zwracajcie na mnie uwagi. Kobieta wydaje się starsza niż pozostali, może pod pięćdziesiątkę. Jej strój jest zwariowany, ale niesamowity. Ma na sobie prążkowaną sukienkę, mokasynę od Gucci'ego. Wiem to, bo tak jest na nich napisane. I więcej biżuterii, niż kiedykolwiek widziałam na jednej osobie. Po prostu musiałam przyjść i rzucić okiem na nową obsesję Toma. Jano to Maggie Rosenthal, szefowa agencji. Z trudem powstrzymuje okrzyk. W pierwszej chwili jej nie rozpoznałam, bo zmieniła kolor włosów, od kiedy ostatnio widziałam ją w telewizji. Często występuje w wiadomościach i wypowiada się na temat branży modowej. To właśnie Maggie Rosenthal mijała naszego McDonalda, podczas gdy Clara Keys zajadała się lodami w oknie restauracji. Witaj, skarbie, czy to twoja mama? Ściska jej dłoń. Rita Nowak. Miło mi panią poznać. No dobrze, Jano, przyjrzyjmy ci się. Jej słowa z hukiem sprowadzają mnie na ziemię. Co takiego? No już, wstań. Robię, co mi każe. Wyprostuj się, kochana. Grzeszna dziewczynka, znakomity wzrost. Metr osiemdziesiąt? Tak myślę. Okrąża mnie i przygląda mi się badawczo jak skaner na lotnisku. Cudownie. Masz gumkę do włosów, cukiereczku? E, y, nie, przepraszam. Proszę. Czeska podaje mi gumkę. Możesz związać dla mnie włosy, skarbie? Pewnie. Odgarniam włosy z twarzy i związuję je w węzeł na karku. Przepraszam za przekleństwo, moja droga, ale masz kurewsko imponujące rysy twarzy. Klnę jak szewc. Mama musi mi wybaczyć. Megi puszcza do niej oko. Ro, jak myślisz? Cięcie? Ro... Mądrze kiwa głową, jakby planowała to od samego początku. Tak właśnie myślałam. J jaki rozmiar butów nosisz w skarbie? Sześć. Jak się nazywa ta nasza nowa starzystka? Nevada, podpowiada Tom. Nevada! Krzyczy Megi, wyglądając na korytarz. Szpilki rozmiar sześć, poproszę! Delikatnie ujmuje mój podbródek i ogląda moją twarz ze wszystkich stron. Nie zrozum mnie źle, kochana, ale masz dość męską urodę. Te brwi, ten profil. Cholernie mi się to podoba. Jesteś bardzo androgeniczna, a taki typ urody jest teraz bardzo modny. Słyszałam wiele razy, że wyglądam jak facet, ale nigdy wcześniej to stwierdzenie nie stanowiło komplementu. Nawada przybiega z parą przerażających szpilek z lakierowanej skóry z czerwoną podeszwą. Już wiem, co się zaraz wydarzy. Będę musiała chodzić w czymś takim? Obawiam się, że tak. Ja... ja... Yy, nie potrafię chodzić w butach na obcasie. Wyznaję. Nie będę się wdawać w szczegóły incydentu, do którego doszło na szkolnym balu, ale zdarzenie dotyczyło mnie, pary szpilek oraz osoby na wózku inwalidzkim, na którą wpadłam. Jeszcze nie potrafisz. Załóż się, skarbie, i przejdź się. Maggie ściska moje ramię. Znowu się rumienie. Ale siadam niezdarnie i zdejmuję trampki. Mam na stopach skarpetki w serduszka. Gdy je ściągam, wokół kostek zostają mi lekko zaczerwienione ślady. W jakim ja jestem stanie? Na podeszwach szpilek widnieje napis labotę. Mają tu Labutę walające się po biurze. Tak po prostu. Saba i Laurel zapłaczą, gdy im o tym opowiem. Nakładam je i biorę głęboki wdech. Po prostu spróbuj, zachęca mnie czeska. Ja też nie nosiłam szpilek, dopóki nie rozpoczęłam kariery modelki. W końcu jesteśmy taki wysokie, że ich nie potrzebujemy, prawda? Dobra wiadomość jest taka, że możemy cię nauczyć, jak chodzić. Nie możemy natomiast nauczyć żadnej dziewczyny, by była tak wysoka i urzekająca, jak ty. Przejdź się w tej z powrotem, prosi Tom. Nie próbuj się zachowywać jak modelka. To łatwe, po prostu idź. Biorę kolejny głęboki wdech i wstaję z fotela, odpychając się od podłokietników. Palce stóp natychmiast reagują oburzeniem. Hej, czemu wcisnęłaś nas w tę trójkątną przestrzeń? Przecież twoja stopa nie jest trójkątna. Widywałam pokazy mody w telewizji. Oglądałam Next Top Model. Wiem, że modelki nie chodzą jak normalni ludzie. Gdy Clara Key zbrała udział w pokazie Victoria's Secret, idąc krzyżowała nogi. Powinnam tego spróbować? Czy raczej skupić się na tym, żeby ich nie połamać? Ruszam w stronę drzwi. Kostki mi się chwieją. Jeden but jest trochę przydłuży i mam wrażenie, że zaraz mi spadnie. Nagle przenoszę się myślami do czasów dzieciństwa. Mam cztery lata i jestem ubrana w piżamkę ze świnką pepą. Włożyłam stopy w ogromne szpilki mamy i śmieję się do rozpuku. Zdjęcie uwieczniające ten moment wciąż stoi na kominku. Patrz przed siebie, nie na stopy, moja droga, poucza mnie Maggi, gdy docieram do drzwi. Zawracam i zmierzam z powrotem w ich stronę. Lewa kostka wygina mi się nagle i potykam się. Rozewrzyj pięści, skarbie. Wyglądasz, jakbyś szykowała się do bójki. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mam je zaciśnięte. Pozwól, by twoje ręce kołysały się swobodnie. Odpręż twarz. Robię kolejne okrążenie i relaksuję się odrobinę. Nawet trochę przyspieszam. W porządku, kochana, wystarczy, mówi Megi. Widać, że się starasz. Było aż tak źle? Tom się uśmiecha. Było w porządku. Widzieliśmy znacznie, znacznie gorsze próby. Absolutnie, zgadza się Ro. To w stu procentach da się naprawić. Mama w końcu się odzywa. Czy to znaczy, że chcecie zatrudnić Janę? Tom, Ro i Czeska spoglądają na Megi, a ona rozkoszuje się dramatyczną pauzą. Pani Nowak. Nie mówię tego często, więc niech pani pozwoli, że <ścoughs> nacieszę się tą chwilą... Nie pozwolę pani córce opuścić tego budynku, dopóki nie podpisze z nami kontraktu. Jeśli będzie trzeba, zabarykaduję drzwi. Megi uśmiecha się z błyskiem w oku. Pochyla się nad stolikiem kawowym i ujmuje moje dłonie w swoje. Jano, skarbie. Będziemy kurewsko zaszczyceni, jeśli podpiszesz kontrakt z Prestige Models. Co ty na to? Development. Co to w ogóle znaczy? Pyta Ferdi. Oj, czekaj, nie. Musimy zgasić ognisko, bo policja znowu nas zatrzyma. Gramy w Final Fantasy. Wróciłam do prawdziwego świata. Mojego świata. Naszego świata. Cholera. Już. Zmuszam Ignisa, żeby pobiegł z powrotem do obozowiska, zanim wsiądzie do auta. Development to. Yy, sama nie wiem. Yy, po prostu development. Dzięki skarbie. To bardzo pomocne wyjaśnienie. Prycham i pauzuję grę, żebym mogła się skupić na odpowiedzi. Już opisałam wszystko Saba i Lorel w grupowym SMS-ie, a potem musiałam powtórzyć całą historię Milosowi w domu, więc w sumie to mam już dość. Sadowie się twarzą do Ferdiego, wyciągam nogę i głaszczę go po policzku gołym paluchem stopy, a on zaczyna się ode mnie opędzać. Uważa, że ludzkie stopy są obrzydliwe. Przestań, bo zaraz wymiotuję, ostrzega. Śmieje się tak mocno, że prawie spadam z łóżka. Faza developmentu to chyba taki wstępny trening. Tom powiedział, że właściwie to jestem dość stara jak na początkującą modelkę. Przecież masz dopiero 16 lat? Ferdy sięga po paczkę słodko pikantnych chipsów Walkers Sensations. Niektórzy ludzie twierdzą, że inne chipsy są lepsze, ale to oszuści. Rodzice Ferdiego zazwyczaj pracują do późna, a jego siostra ma dziś akurat ostatnią zmianę w supermarkecie Asda, więc mamy mieszkanie tylko dla siebie. Siedzimy po turecku na wąskim łóżku w jego ciasnym pokoiku, a z plakatów na ścianach gapią się na nas Harley Quinn, Daenerys Targaryen i Deadpool. Wiem, ale niektóre dziewczyny są rekrutowane, gdy mają 12 lub 13 lat. Ferdi się krzywi. To brzmi podejrzanie. Nie. Agencja czeka, dopóki one nie skończą 16 lat, i dopiero wtedy zaczynają pracować. To nie jest wyzysk nieletnich. Sięgam po chipsy. Fert zostawiłeś mi same okruchy, jesteś najgorszy. On szczerze zęby w uśmiechu. To nie okruchy, tylko odłamki jest różnica. Daje mi buziaka smakującego słodkim chili. I co teraz? Cóż, zacznę trening. Ledwie potrafiłam iść w prostej linii, przysięgam. Zeszczałbyś się ze śmiechu, gdybyś mnie tam zobaczył. W przyszłym tygodniu będą mi robić zdjęcia do portfolio i chyba chcą mi ściąć włosy. Ferdi robi wielkie oczy. Naprawdę? Jak bardzo? Nie wiem. Chyba na krótko. Zrobisz to? Nie mam nic przeciwko. Przeczesuję dłonią bezkształtną fryzurę. W tej chwili włosy sięgają mi cycków, a zniszczone końcówki wciąż mają jaśniejszy odcień. W zeszłym roku błagałam mamę w nieskończoność, żeby pozwoliła mi zrobić ombre, a gdy w końcu się zgodziła, natychmiast pożałowałam efektu. Chciałam osiągnąć efekt brąde, tymczasem włosy wyglądały jak zasikany mop. Wydajesz się zaskakująco wyluzowana jak na osobę, która ma podpisać kontrakt z Agencją Modelek. Wzruszam ramionami. Jak zaczynam się nad tym zastanawiać, to czuję się naprawdę dziwnie, więc staram się o tym nie myśleć. Dziwnie? Kręcę głową i obracam tkwiący na palcu wskazującym pierścionek ze srebrną czaszką, który dał mi na szesnastą urodziny. Nie wiem. To dużo do przetrawienia. Wiesz, że nie musisz tego robić? Tak. Nie. Wszystko w porządku. Tylko, że... W zeszłą środę musiałam się przejmować wyłącznie tym, jakie przedmioty wybrać na następny rok. Chyba daruję sobie biologię. Tobie i Saps jest łatwiej. Wy już wiecie, kim chcecie zostać, gdy dorośniecie. Ferdi przechyla głowę na bok. A ty nie wiesz? Wzruszam ramionami. Wiesz, że nie wiem? Naprawdę, naprawdę nie mam pojęcia i jestem tym przerażona. Ludzie w szkole dzielą się na dwie grupy. Pieprzone, bezmyślne klony jak Heather Daily, która chce tylko wystąpić w Love Island, wyspa miłości i zyskać sławę dzięki chodzeniu w bikini. Oraz uczniów takich jak Ferdi, który ma już wszystko zaplanowane. Wie na jaki uniwerek pójdzie, co będzie studiował, jaka czeka go przyszłość. Ja nie wiem nic. I czasami kompletnie mnie to przytłacza. Skupiam się na grze w Final Fantasy, migdaleniu się z Ferdim i przesiadywaniu w parku z przyjaciółkami. Jest zbyt gorąco, żeby myśleć o przyszłości do cholery. Jeśli to zrobię, wszystko, wszystko się zmieni. To mnie przeraża. Mam wrażenie, że głowa mi zaraz eksploduje. Wiesz, zawsze myślałam, że gdy będę miała ze dwadzieścia dwa lata, przypadkiem coś mi się trafi i powie, no hej, skarbie, będę twoją pracą. A co jeśli to właśnie jest ta przypadkowa praca? Tyle, że przyszła parę lat wcześniej. Tak o tym nie myślałam. Ferdi bierze mnie za rękę. Poza tym, hej, ja się nie zmienię. Cokolwiek się stanie, będę taki sam. To faktycznie sprawia, że czuję się lepiej. Obiecujesz? Obiecuję. I właśnie dlatego kocham Kaja Ferdinanda. Może to on będzie moją kotwicą? Odkładam pada i pochylam się, żeby go pocałować. Zanurzam palce w jego splątanych czarnych włosach, nie tak długich jak moje, ale jednak długich. On przerywa, żeby zdjąć okulary i znowu się całujemy. Istnieją dwa rodzaje pocałunków: zwykły oraz taki, który przypomina pistolet startowy. Ten konkretny zdecydowanie stanowi wstęp do czegoś więcej. Jest poważny i wygłodniały. Kładziemy się na łóżku, a ja wyciągam spod tyłka pustą torebkę po chipsach. Ciepłe dłonie wślizgują się pod moją bluzkę i zmierzają w stronę cycków. Masz na sobie bikini? pyta Ferd. Zupełnie o tym zapomniałam. A tak, musiałam je założyć na spotkanie w agencji. Bardzo w stylu Miss America. Dzieci są naszą przyszłością. Coś tam, coś tam, pokój na świecie. Znowu się całujemy. On ściąga mi koszulkę, a ja jemu. Szybko rozpinam górę od bikini, bo czuję się w nim głupio. Przywieramy do siebie skóra na skórze. To mój ulubiony moment. Jego palce delikatnie muskają moje biodra, brzuch, sutki. Ogarnia mnie drżenie i wszystko wydaje się takie niesamowite. Czuję mrowienie w całym ciele. Rozpinam jego dżinsy i wsuwam dłoń w bokserki. Jest twardy. Na materiale pojawiła się mała, wilgotna plamka. Jęczy, gdy zaczynam go pocierać. Drży. Chcesz? pytam. Tak. To jest krytyczny moment. Ferdy ściąga dżinsy, a ja wyślizguję się z moich, jak wąż. On sięga do szuflady szafki przy łóżku i wyciąga ją do końca. Trzyma prezerwatywy ukryte pod nią, żeby mama ich nie znalazła. Ja mam to zrobić, czy ty chcesz? Pytam. Biorę pigułki, ale zawsze zabezpieczamy się podwójnie, bo dzieci przerażają mnie bardziej niż kariera modelki. Nie mam zamiaru zostać jedną z tych dziewczyn pchających głębokie wózki po osiedlu. Przynajmniej nie przez najbliższe dwadzieścia lat. Może będzie lepiej, jeśli ja to zrobię, mówi on. Rozdziera opakowanie zębami i nakłada prezerwatywę. Okej. Okay. Całuję go znowu, a on kładzie się na mnie. Rozsuwam nogi, żeby go wpuścić. Jestem od niego wyższa, ale to nie ma znaczenia, gdy leżymy. Jesteś gotowa? Kiwam głową, a on wsuwa się do środka. To już nie boli tak jak kiedyś, ale wciąż jest ciasno. Zagryzam wargę. Wszystko w porządku? Tak. Wchodzi głębiej i oboje jęczymy. Zaciskam dłonie na jego pośladkach. On nagle drga, mięśnie jego tyłka napinają się, a biodra wypychają do przodu. Och, kurwa. Sapie, gdy dochodzi. Kurwa, do cholery ja przepraszam. Całe jego ciało się trzęsie i opada na mnie bezwładnie. Hej, nic się nie stało. Ujmuję jego twarz w dłonie i całuję go tym razem delikatniej. To ten pierwszy rodzaj pocałunku. Ferdi wyślizguje się ze mnie i przesuwa palcami po moich udach. Nie przejmuj się, mówię. Magiczna chwila minęła. Jesteś pewna? Tak. Przetacza się na bok i odgarnia włosy z twarzy. Ja pierdolę, to takie żenujące. Ferdi, naprawdę nic się nie stało. Podpieram się na łokciu, żeby na niego spojrzeć. Uwielbiam to, że tak bardzo się podniecasz. Tak bardzo, że spuszczam się w spodnie? Tym razem zdążyłeś go włożyć. Wielkie wow! To było miłe uczucie. Przez całe pięć sekund, gdy byłem w tobie, Ferdi. Patrzy mi w oczy, a ja robię minę pod tytułem. To nie ma dla mnie znaczenia. W każdym razie mam nadzieję, że tak ją odczyta. Uśmiecha się kącikiem ust. Chyba będziemy musieli dalej ćwiczyć. Odwzajemniam uśmiech. No, nie wiem. Będę pewnie dość zmęczona po wielogodzinnych próbach chodzenia w linii prostej. Ferdi bierze mnie w ramiona, a ja kładę głowę na jego piersi. Zamykam oczy i wsłuchuję się w bicie jego serca. Przysypiam na trochę, a gdy się budzę, czuję się oszołomiona. To jeden z moich ulubionych wyrazów. Cholera! mruczę. Która godzina? Tuż po szóstej. O Boże, miałam być w domu na szóstą. Obiecałam, że wrócę na kolację. Mama chce omówić całą tę sprawę ze mną i z Tatą. Nakładam bikini i szukam koszulki pod łóżkiem. To brzmi groźnie, zauważa Ferdi, zakładając z powrotem okulary. Przewracam oczami. Jest czasami strasznie upierdliwa. Ferdi unosi brwi. No co? A co byś wolała? Żeby troszczyła się o Twoje dobro, czy żeby była nachalną mamusią rodem z Dance Moms? Słuszna uwaga. Naprawdę muszę już lecieć. Cało jego szybko w usta. Daj mi chwilkę, to odprowadzę cię do domu. Nie musisz, przyjechałam rowerem. Widzimy się jutro? Tak. Ferd mieszka w Brannigan House, jednym z tych mrówkowców, które Rada Miasta planuje wyburzyć po tym, co zdarzyło się w Grenfell. Korytarze i windy pozostawiają wiele do życzenia, ale mieszkanie Ferdiego jest ładne i duże i ma odlotowy widok na tamizę i elektrownię Battersea. Opuszczam budynek, ignorując grupę groźnie wyglądających dziewczyn, które kręcą się na rogu, niedaleko miejsca, gdzie przypiąłam rower. Czuję na sobie ich wzrok. Milkną, gdy podchodzę, ale ja uparcie patrzę w ziemię i odpinam rower najszybciej, jak to możliwe. Wskakuję na siodełko i odjeżdżam. Tak to jest z tutejszymi gangami. Jeśli ty z nimi nie zadzierasz, one nie zadzierają z tobą. Na szczęście znam osiedle jak własną kieszeń i kojarzę wszystkie alejki i skróty. Skręcam w stronę chicken bucket i jadę uliczką na tyłach pralni i fryzjera. Docieram na miejsce w pięć minut. Przypinam rower pod domem i wpadam do środka. Pachnie jakąś zapiekanką, bo któż nie miałby ochoty na zapiekankę podczas fali upałów? Spóźniłam się. To na pewno poprawi mam humor. Przepraszam, mówię głośno. Może powinnam dodać ustałam po się sferdim, żeby już naprawdę ich dobić. Pośpiesz się. – woła tata z kuchni. – Kolacja ci wystygnie. Zrzucam trampki i przechodzę przez salon. Już jedzą. W domu Nowaków kolacja nie czeka na nikogo. – Och, patrzcie! – prycha Milos. – Toż to kara de Levin! – Czy to miała być obraza? – pytam, zajmując swoje miejsce. – Przestańcie, zanim zaczniecie! – ostrzega ojciec. Pochylam się i daję mu całusa w policzek. – Cześć, tatusiu! Wiem, że to stereotyp, ale zawsze byłam córeczką tatusia. Nie w żaden obleśny sposób, oczywiście. Cześć guziczku, jak ci dziś poszło? Patrzę na mamę, która nagle wyjątkowo zainteresowała się szparagiem. Chcą podpisać ze mną kontrakt. To po tacie odziedziczyłam lodowate, określenie saba, nie moje, niebieskie oczy i niemal czarne włosy. Tata spogląda na mnie spod grubych, czarnych brwi. A czego ty chcesz? Zoran, przerywa mama. Ona ma 16 lat. Jest wystarczająco dorosła, by mieć własną opinię. Mama milknie. Najwyraźniej im się spodobałam. Uważają, że mogę brać udział w pokazach mody i edytorialach. To chyba takie artystyczne sesje zdjęciowe do czasopism. O, pieczone ziemniaczki! Wrzucam jednego do ust. Umieram z głodu. Milos już zamierza rzucić jakiś podły komentarz, ale tata to przewiduje i unosi palec, by go uciszyć. Chcesz to zrobić? To dobre pytanie, prawda? Wiele dziewczyn sprzedałoby własną babcię, żeby dostać taką szansę, więc dlaczego nie jestem bardziej podekscytowana? Tak sądzę, mówię. Mogłabym zarobić naprawdę dobre pieniądze. Tak powiedziała Maggie. Kto? Szefowa agencji, wyjaśnia mama. To zabawna kobieta. Ale wie, o czym mówi, wtrącam. A co ze szkołą, co ze studiami? Nie znamy jeszcze wyników moich egzaminów, ale planuję studia. Nauka zawsze szła mi świetnie, o ile nie brać pod uwagę WF-u. A jeśli człowiek zdobywa dobre oceny, to ją kontynuuje, prawda? Cóż, nadal zamierzam iść do koledżu. Wszyscy mamy rozpocząć naukę w Holyton Sixth Form College we wrześniu. Dasz radę pogodzić jedno z drugim? Wzruszam ramionami. Tak. Tak myślę. Mama i tata patrzą na siebie, bez słowa dyskutując między sobą te kwestie. Nienawidzę, gdy to robią. Zapytaj ich, proszę, czy będziesz mogła dalej chodzić do szkoły. Może ja też z nimi porozmawiam. Edukacja jest bardzo ważna, guziczku. Wiem, ale zawsze powtarzacie, że studia to droga impreza. Nieraz słyszałam, jak rozmawiają o pożyczkach studenckich i czesnym, gdy myślą, że siedzę na górze. Naprawdę się tym zamartwiają. Wszyscy się martwimy. Pieniędzy zawsze nam brakowało. A co, gdybym popracowała przez dwa lata i zaoszczędziła na uniwersytet? Atmosfera się zmienia. Chyba w końcu dostroiłam się do częstotliwości rodziców. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć, że jeśli oboje z Milosem zamierzamy iść na studia – mój brat to dupek, ale jest bystrzejszy ode mnie – to w ciągu najbliższych lat pieniądze będą stanowiły dla naszej rodziny problem. I to ogromny Tata zarabia całkiem nieźle, ale mama nie pracuje nawet na pełen etat, a do tego na umowie 0 godzin. Subskrybuj kanał MP3GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.